Witajcie w kolejnym filmiku i w tym filmiku będziemy rozmawiać o tym, jak poprawnie ułożyć stopy na macie i zrobić pozycję Tadasana, czyli pierwsza pozycja jogi. Także tradycyjnie pozycja Tadasana robi się ze złączonymi stopami, aczkolwiek ja lubię położyć, uważam, że jest to bezpieczniejsze też dla kolan i dla bioder i szczególnie dobre dla osób początkujących, jeżeli postawimy nogi na szerokość bioder. Spuśćcie się na moje stopy. Palce u stóp musimy podnieść do góry, następnie zrobimy taką zabawę, czyli mamy paluszek, kolejny, kolejny, kolejny i kolejny i wszystkie palce są na macie. Uginamy kolana. Zwróćcie uwagę, żeby nasze stopy były, zewnętrzna część stóp, równolegle z zewnętrzną część maty. Połóżmy sobie ręce na biodra, tak jak powiedziałam, ugięte delikatnie kolana. I teraz schowamy delikatnie naszą kość ogonową, bardzo delikatnie, czyli nie chcę też, żeby to było za mocne schowanie, czyli nie aż tak, że wypychamy na siłę, tylko próbujemy znaleźć linię centralną, czyli chowamy delikatnie kość ogonową, napinamy całą dolną część brzucha i wtedy możemy wyprostować nasze kolana. Następnie kładziemy ręce na szerokość ramion i ramiona do góry i do tyłu. Broda pod brodą zawsze grejpfrut i wyobrażamy sobie, że od czubka głowy mamy piękną złotą linię, która nas ciągnie do góry. Ręce mocno, palce namagnetyzowane i otwarte. Robimy wdech i wydech. Wdech. I na wydechu opuszczamy ramiona. I to jest pozycja Tadasana, czyli pierwsza pozycja jogi. Jeszcze może zanim się wyłączymy, pokażę Wam z boku. Chinamy kolana, chowamy delikatnie kość ogonową, prostujemy kolana, mamy mocny, napięty dolną część brzucha, proste plecy. Rośniemy do góry, rośniemy w każdym kierunku. Pozycja Tadasana. Także zapraszam na kolejny filmik, w którym będę mówiła o tym, jak poprawnie wykonać resztę pozycji z Saroja Namaskar z powitania słońca. Buziaki!